Poprawa warunków do zabawy, nauki, uprawiania sportu i rekreacji dla przedszkolaków i uczniów oraz podniesienie jakości życia społeczności lokalnej to główny cel projektu Modernizujemy Winogradzkie Szkoły i Przedszkola, który walczy o głosy w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Czasu do końca głosowania pozostało niewiele, ale wciąż jest nadzieja i szansa na pozyskanie funduszy na realizację tego projektu. W akcję promocji tym razem włączyło się przedszkole numer 181 na Osiedlu Zwycięstwa. Przedszkolaki wraz z nauczycielami stworzyli filmy, które mają zachęcić Państwa do zagłosowania na ich projekt. A plany są konkretne i dotyczą nie tylko przedszkola numer 181, ale również szkoły podstawowej numer 12. Ten projekt dla naszej placówki dotyczy m.in. doposażenia placu zabaw. Przed szkołą podstawową numer 12 będzie w ramach tego projektu zmodernizowane wejście do całego budynku. Dlatego też bardzo, bardzo proszę o głosowanie na te nasze projekty, także na projekty inne winogradzkie, czyli Park Barwy i Wody na Winogradach oraz Winogradzki Statek Uśmiechu i Radości. Głosujcie na Statek Uśmiechu i Radości. Razem działamy, razem wygrywamy.
ma moc. Głosujcie na farby, barwy i wody na winograda. Głosujcie na winogradzkie szkoły i przedszkole. Głosujcie na winogradzki statek uśmiechu i radości. Zapraszamy do głosowania, liczymy na wasze głosy. Głosujcie na park, na przedszkola i na statek. Na przedszkola. Głosujcie na czwórkę. Czwórka jest dół. A ty jest czwórka. Tu trójka to czwórka. Drugi kolego, drogie panie, prosimy was o głosowanie. Głosujemy na winogrady. Wiedziemy na swój głos. Głosujemy na winogrady. Twój głos na moc. Wiedziemy na swój głos. Głosujemy! Głosujemy! Już do tej pory nasza placówka uczestniczyła w różnych projektach w ramach budżetu obywatelskiego i na przykład plac zabaw obecny jest w całości zrealizowany ze środków właśnie budżetu obywatelskiego w poprzednich latach. Dlatego też liczymy, że jeżeli w tym roku zdobędziemy też środki, to też na następne lata będą realizowane tutaj nowe wyposażenie placu zabaw. Dzieci uwielbiają spędzać czas na świeżym powietrzu, ale marzą o nowych huśtawkach i zabawach w przedszkolnym ogrodzie. Przypominamy, że głosowanie trwa do 22 października do godziny 12:00.